respectfully, sir, this is the only way. Marka Gears of War na przestrzeni ostatnich lat została mocno wyeksploatowana i gdyby nie przydługawy żywot Kurengenów, to pewnie na dobre skończyłaby się wraz z premierą zwieńczającej trylogię części trzeciej. Prawa rynku są jednak nieubłagane. Stare konsole na kroplówkach ciągną do dziś, a wydawcy zmuszeni są do karmienia ich kolejnymi podtrzymującymi puls resztkami. W zalewie wtórnych sequeli, wyciętych z płyty dodatków i innych tego typu wynalazków, czasem trafi się jednak jakiś rodzynek. W przypadku Gearsów jest nim fabularny prequel, który w wielu miejscach wypada lepiej od trylogii Epic. Wszystko za sprawą napakowania akcją. W jednym poziomie Judgment jest tyle strzelania, co w całym akcie poprzedniej części. Szarańcza pojawia się zewsząd, zaciekle atakuje i nie zostawia nawet chwili na przeładowanie broni czy odpoczynek za murkiem. Cover system się nie zmienił. Jest obecny, ale nie gwarantuje już bezpieczeństwa. Nie warto się chować za wszelką cenę, bo przeciwnicy ciągle zachodzą nas od flanki, atakują grupami albo wysyłają mniejsze, szybsze jednostki od frontu. Warto być w ruchu. Jak chować się za przeszkodami, to tylko na kilka sekund. Dużo biegać i mieć oczy dookoła głowy. Dynamikę podbija też zupełnie nowa opcja szybkiego rzutu granatem czy lepszy system zmiany givery. Wcześniejsze manewrowanie D-padem było trochę mało intuicyjne, teraz wystarczy wcisnąć Y. Jest łatwiej i ciekawiej, bo częściej żonglujemy uzbrojeniem. Zabrakło za to miejsca na pistolet, ale nie jest to duża strata, bo te małe zmiany w arsenale w połączeniu z żywszymi, przynajmniej do czasu lokastami, dały bardzo dobry efekt. I tak niezdrową już ilość akcji można podkręcić sobie jeszcze bardziej, odtajniając fragmenty misji. O co chodzi? To bardzo proste. Kampania Judgment jest retrospekcją oddziału Kilo. Każdy z wojaków opowiada, co zaszło przed złapaniem ich na niesubordynacji. Opowieść ta może różnić się jednak niuansami, tylko od ciebie zależy, czy powiesz dowódcy o użyciu broni przeciwnika wbrew rozkazom, albo walce w niesprzyjających warunkach atmosferycznych. Jest to prawdziwa gratka dla hardkorowców, chcących przejść wszystko na trzy gwiazdki. Za każdy poziom, headshota bądź zabójstwo, dostajemy punkty niczym w strzelaninie arcade. Nie jest to jednak tylko czysta młócka, bo narracja przebija to, co znamy z trylogii. Miejsce nudnych tyrad i pompatycznych dialogów zastąpiły sceny z sądu wojskowego. Rozpoczynany tam raport z placu boju poszczególnych członków Kilo Squad powoli zamienia się w grywalny poziom. Nie zachowano jednak synchronizacji, dlatego też często z początku sterujemy już postacią, która jeszcze z tła, w roli narratora, przedstawia swoją wersję wydarzeń. 6-godzinna, mocno arcade'owa kampania to jednak nie koniec single-playerowej przygody w Judgment. Jest jeszcze pokłosie. Misja ta pokazuje, co działo się z Bairdem i Colem, gdy nie było ich pod koniec fabuły Gears of War 3. Alright, Baird, Cole, you go find reinforcements. Sub or no sub, we'll be screwed if we don't get some backup. We need transport, weapons, and anyone who can fight. I know one place we can look. I'm not going back there. Jest to ciekawe dopełnienie poprzedniej części i zarazem nawiązanie do pierwszej kampanii Judgment, bo akcja znów przenosi się do Helva Bay. Operacja zdobycia okrętu jest mocno odjechana. Zanim jednak do niej dojdzie, stawimy czoło zastępom szarańczy i lśniących. Są równie zajadli jak w pierwszej kampanii, choć już nie tak liczni. W pokłosiu jest trochę więcej czasu na przechadzkę po kolejnych poziomach i chłonięcie klimatu, który budują też przerywniki filmowe. Kampania Judgment od pokłosia dosyć istotnie się różni, ale elementem wspólnym pozostaje oprawa. Piękna, stojąca na jeszcze wyższym poziomie niż w Gearsach od Epic. Przejmujące schedę po Amerykanach studio People Can Fly dopracowało elementy cząsteczkowe, pokazało dużo fajniej zabawy światłem i najważniejsze, puściło wodze fantazji w temacie designu poziomów. Mamy zarówno nawiązujące do Mrocznej Jedynki ciemne i klimatyczne levele, jak i żywcem wyjęte z Bulletstorma kolorowe pejzaże. They hadn't. The Academy was overrun.
but that beacon inside Professor Elliot's lab would allow us to land the light mass missile right on Karn's head. Od razu widać też koncepcyjny rozmach i przywiązanie do detali w stylu płonącego drzewa na samym początku gry, czy ładnie odwzorowanych wnętrz. Cieszy też ogromna różnorodność udostępnionego świata. Jedyne, co może nie podobać się w nowych Gearsach, to trochę na siłę umieszczone w fabule Judgment elementy Hordy. Funkcjonujące dotychczas jako odrębny tryb, tutaj zostały wplecione w opowieść, o ile jeszcze w paru miejscach było to uzasadnione, tak w sporej liczbie przypadków sztucznie wydłużało czas rozgrywki, który bez tych zapychaczy spokojnie zmieściłby się w góra dwóch DLC. Wraz z Gears of War Judgment pojawił się w multiplayerze podział na klasy oraz tryb jatka, czyli jak to ładnie ujmują twórcy, każdy sobie rybkę skrobie, strzelaj do wszystkiego, co się rusza. Strzelać można też do nadciągającej hordy albo wrogów w trybie natarcie, gdzie należy obronić 3 punkty, albo je przejąć, wcielając się w szarańcze. Dominacja to wariacja na temat Capture the Flag. Nie mogło zabraknąć też klasycznego deathmatchu. Sieciowe starcia niezależnie od trybu wypadają porządnie, a rozgrywkę urozmaicają wspomniane już klasy. Inżynierowie mogą rozstawiać wieżyczki, żołnierze zaopatrywać team w amunicję, sanitariusze leczyć, a zwiadowcy wspinać się na niedostępne dla innych miejsca, które oznaczono odpowiednimi strzałkami. Gearsy w wykonaniu Polaków są lepsze, ciekawsze i trochę inne niż zwykle, ale wciąż spójne z kanonem serii. Dlatego też odnajdą się w nich zarówno fani gier Epic, bo w Judgment wciąż czuć ten charakterystyczny gearsowy klimat, jak i nowicjusze, którzy przygód Markusa Fenixa nie znają w ogóle. Gra jest zarówno bardzo fajnym dopełnieniem historii o walce z szarańczą, jak i doskonałym punktem wyjścia do jej opowiedzenia nowym graczom. Tych ucieszy dodawany do Judgment bonus, kod na pierwsze Gearsy z Xbox Live. Bring it on!